Bo jeżeli się czegoś boimy, to przyciągamy. Niekoniecznie w tym samym momencie, ale może za miesiąc, a może już jutro. Widzisz twoją przyszłość. Złote myśli, czyli siła transformacji, gdzie przemieniasz te ciemne energie, ciemne myśli, ciężkie wibracje w coś złotego, pięknego, lekkiego i pozytywnego. I delfin jest właśnie tym transformatorem, który przemienia tą energię. I wskazówką może być, wyszukaj w takim momencie te dźwięki i te kolory, czyli te wibracje, które dają ci radość i poczucie lekkości. Czyli jeżeli jest taki dzień, że piętrzą się bariery, problemy, trudności nie do pokonania, to skup się na tym, by wyszukać twoje ulubione dźwięki. Może jest to świergot ptaków, może jest to odgłos padającego deszczu, a może grzmoty burzy. I jakie są twoje ulubione kolory? Które kolory dają ci odczucie szczęścia? Jeżeli mamy ciężki dzień, trudny dzień i jeszcze ubierzemy się na szaro albo na czarno, no to raczej będzie nam trudno zmienić tą wibrację. Ale jeżeli mamy trudny dzień, otworzymy szafę i wybierzemy przepiękny, złoty, niebieski, różowy kolor, to automatycznie ta wibracja tego koloru już będzie na nas wpływać i będzie tą pomocą, aby zmienić twoje ciemne myśli w myśli złote. Drugie pytanie, które zada ci twój przewodnik, czyli delfin, będzie: ile jest w tobie zaufania? Ile procent? Zaufania? Jakiego zaufania? O co tutaj chodzi? Widzisz, ten przewodnik to jest już wyższy szczebel wtajemniczenia, dlatego trzeba bardzo, bardzo głęboko myśleć, by to wszystko zrozumieć i zastosować. Jeżeli mamy ciężki dzień, jeżeli mamy ciężkie myśli, niskie wibracje, co to oznacza? Boimy się o przyszłość, nie wiemy jak dalej. Czasami mam takie wrażenie, że już lepiej zrezygnować, na przykład ze związku, z miłości, z realizacji marzeń. Czyli w rzeczywistości nie ufamy w siły wyższe i w siły wszechświata. Czyli ten strach napędza kolejny strach i kolejny i kolejny. A że strach ma wielkie oczy, to widzimy wszystko w jeszcze ciemniejszych kolorach. Czyli jedna myśl wypełniona strachem przyciąga kolejną, kolejną i kolejną, które zupełnie nie mają podstaw. Bo to jest tak, jak o tym żeśmy już mówili na jednej z naszych ceremonii, że gdy idziemy wieczorem przez ciemny las i nagle gdzieś pojawia się dziwny odgłos i pozwolimy, by opanowało nas uczucie strachu, no to nie będzie to przyjemna wędrówka. Będziemy myśleć, a co to jest, a może są to jakieś demony, a może są to jakieś dzikie zwierzęta, to mnie za chwilę napadnie, zje, pokaleczy. To wszystko źle się skończy, a w rzeczywistości gdzieś pod drzewem chowa się mały jeżyk, który wydaje dziwne odgłosy i szuka w tym momencie jakichś smakołyków. Strach miał wielkie oczy, ale ten strach jest niebezpieczny, bo jeżeli się czegoś boimy, to przyciągamy. Niekoniecznie w tym samym momencie, ale może za miesiąc, a może już jutro. Czyli wychodzisz z tego ciemnego lasu z gęsią skórką, oblana lub oblany potem, ze strachu. Nic się nie stało. Szczęśliwie dochodzisz do domu i zapominasz o tej całej sytuacji. Ale ten strach już
zmaterializował w kolejnych dniach i tygodniach jakieś trudności i jakieś problemy. Czyli tym drugim kluczem wtajemniczenia jest: nieważne, co się dzieje dokładnie teraz w Twoim życiu, nieważne, jakie bariery i przeszkody pojawiają się w Twoim życiu, to połącz się z tym zwierzęciem mocy i razem z nim będziesz te przeszkody przeskakiwać, wyskakiwać do światła. I zaufaj, zaufaj w siły wyższe, w siły światła. Możesz mieć pewność, że gdy zaufasz, to ten strach zniknie. A gdy zniknie strach, to pojawia się znowu siła i moc, bo strach osłabia. A gdy się nie boimy przyszłości, bo ufamy w to, że nieważne, co się dzieje, jest to dla mojego dobra, to automatycznie nasza odwaga rośnie, nasza moc rośnie, nasza wibracja się podwyższa, aktywują się nasze zdolności wyższe i jesteśmy w stanie szybko coś zmienić, zmaterializować i te przeszkody przeskoczyć, przezwyciężyć. Czyli ufaj, ufaj w siebie, w Twoją siłę, w Twoją moc, ufaj w Twojego przewodnika, ufaj w siły źródła, w siły światła. I wiedz, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nawet jeżeli w tym momencie wydaje Ci się, że jest to bardzo, bardzo ciężkie, bardzo trudne, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zawsze o tym pamiętaj, a Twój strach zniknie samoistnie. Trzecim kluczem wtajemniczenia, który to niezwykłe zwierzę mocy ofiaruje Ci dzisiaj, to komunikacja. Często jest bowiem tak, że gdy pojawiają się problemy i trudności, to występuje blokada w komunikacji. Na przykład w związku, czy w pracy z innymi ludźmi. Jest nam trudniej mówić o naszych potrzebach, oczekiwaniach. Staramy się unikać tego konfliktu. I ten malutki problem staje się coraz większy i coraz większy. Czyli jeżeli występuje jakaś bariera, to zastanów się, czy jest tutaj jakiś problem w komunikacji. Połącz się z Twoim przewodnikiem, poproś o pomoc, poproś o wsparcie i otwórz się. Zaufaj. Mów o tym, co czujesz. Mów, czego oczekujesz. Mów, czego nie rozumiesz. I pozwól, by ta druga strona również przedstawiła Ci swoje argumenty.